wstrząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. 12. Powiadam wam, Sodomi lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. 13. Biada tobie, Korozain. Biada tobie, Becaido. Bo gdyby w Tyrze i Sedonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze pokutnym i w popiele. 14. To też Tyrowi i Sedonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam. 15. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. 16. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi, lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. 17. Wróciło 72 z radością mówiąc, Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. 18. Wtedy rzekł do nich, widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. 19. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. 20. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. 21. W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 22. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, a nikim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. 23. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł, szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. 24. Bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. 25. A oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając go na próbę, zapytał, nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? 26. Jezus mu odpowiedział, co jest napisane w prawie? Jak czytasz? 27. On rzekł, będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. 28. Jezus rzekł do niego, dobrze się odpowiedział. To czyń, a będziesz żył. 29. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? 30. Jezus nawiązując do tego, rzekł, pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. 31. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. 32. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. 33. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. 34. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem, potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. 35. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł, miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. 36. Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? 37. On odpowiedział, ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł, idź, i ty czyń podobnie. 38. W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła go do swego domu. 39. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się jego mowie. 40. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do niego i rzekła, Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. 41. A Pan jej odpowiedział, Marto, Marto,
Troszczysz się i niepokoisz o wiele. 42. A potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. 1. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak Jan nauczył swoich uczniów. 2. A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. 3. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień. 4. I przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił, i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. 5. Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi 3 chleby. 6. Bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać. 7. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. 8. Mówię wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuję. 9. Ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. 10. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. 11. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? 12. Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? 13. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. 14. Raz wyrzucał złego ducha u tego, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. 15. Lecz niektórzy z nich rzekli: Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. 16. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. 17. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. 18. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. 19. Lecz jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. 20. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. 21. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. 22. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. 23. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. 24. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduję, mówi: Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. 25. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. 26. Wtedy idzie i bierze 7 innych duchów złośliwszych niż on sam, wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni. 27. Gdy on to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. 28. Lecz on rzekł: Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je. 29. A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. 30. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. 31. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. 32.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. 33. Nikt nie zapala światła i nie stawia go w ukryciu ani pod korcem, lecz na świeczniku, aby jego blask widzieli ci, którzy wchodzą. 34. Światłem ciała jest twoje oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli jest chore, ciało twoje będzie również w ciemności. 35. Patrz więc, żeby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. 36. Jeśli zatem całe twoje ciało będzie w świetle, nie mając w sobie nic ciemnego, całe będzie w świetle, jak gdyby światło oświecało cię swym blaskiem. 37. Gdy jeszcze mówił, zaprosił go pewien faryzeusz do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. 38. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. 39. Na to rzekł Pan do niego. Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. 40. Nierozumni. Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? 41. Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste. 42. Lecz biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie opuszczać. 43. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. 44. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. 45. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie, nauczycielu, tymi słowami nam też ubliżasz. 46. On odparł, i wam, uczonym w prawie, biada. Bo wkładacie na ludzi ciężar nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie. 47. Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. 48. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. 49. Dlatego też powiedziała mądrość Boża, pośle do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. 50. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata. 51. Od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona. 52. Biada wam, uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania, samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. 53. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. 54. Czyhali przy tym, żeby go podchwycić na jakimś słowie. 1. Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło niego, także jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów. Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. 2. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. 3. Dlatego wszystko, co powiedział.